Maciek, jak twoje przygotowania już rozpocząłeś coś, myślisz o tym, jak to wygląda, w jakiej teraz fazie jesteś? Tak, dzisiaj zrobiłem dwa treningi, boks z Dmitrykiem i tutaj drugi trening fizyczny, trening. A więc, no tak, planujemy albo całe przygotowanie w Polsce i przyjazd do nas pari partnerzy z Anglii albo ze Stanów, albo wyjechać do Anglii na sparingi. To naprawdę Stany, za daleko. Wygodnie jest w Anglii. A w Anglii też są dobrzy zawodnicy. Pewnie. Dzisiaj rozmawiałeś się z Mariuszem Pudzianowskim, że Ameryka jest przerostem nad treścią, tak, jeżeli chodzi o przygotowania. No nie masz ten sam ring, to wszystko jest to samo, tylko że sparing partnery są potrzebni, tak? I Tomasz tyle. Adamek mówi co innego. No bo Tomasz Adamek, on się zakochał w Ameryce, już ma tylko klapy na oczach, nad nim chyba okej, okay. To jego biznes, tak? Ale tak jak mówię, dzisiaj z Mariuszem akurat spotkaliśmy, też mówi, że przygotowuje się w Stanach, przygotowali. I tak ja też jak pojechałem zamieszczać do Ameryki, przygotowania, wow, Ameryka i na szkołę kompletnie, ale tak pojechałem i... No i fajnie, no, ale nic wielkiego. Inny dzień, zmiana czasu, no tak, i nic poza tym, dzień, tak? Zmiana czasu i tak dalej. I wiele sparych partnerów, wielu chłopaków do obijania, tak? Ale tak jak mówię, dzisiaj walkę z Daniel Jacobsem, pan Andrzej Wasilewski już się zapowiada, że no robimy wszystko, żeby być przygotowanym perfekt. A więc ściągamy na pewno mocy sparych partnerów albo ogarniamy sparych w Anglii. No tutaj na pewno już tutaj się zbyłam, burza mózgów, spotykamy się z panem Andrzejem Wasilewskim, rozmawiamy tutaj, co było najlepsze, jak było najlepsze, więc no też się zaczęliśmy bardzo fajnie dogadywać. Ale ty się dowiedziałeś z internetu, prawda? Czy trochę się dowiedziałeś? To znaczy powiem tak, z Twittera się dowiedziałem. No z Twittera się dowiedziałem, to mówię, kurwa, co jest mordyło. Twitter rządzi, wiesz, potem się dowiedziałem, potem zaraz na drugi dzień się dowiedziałem, że tam jest ta walka. Zaraz na drugi dzień. Tak. Znaczy wiesz co, powiem ci, tak ogólnie nie miałem z tym problemu, tak ogólnie bardzo fajnie, nie było to 5 tygodni, 3 tygodni przed walką, tylko 11 tygodni przed walką. No te zawodnicy nie muszą od razu wszystko wiedzieć, tak? Najważniejsze jest to, że jakby pan Andrzej Wasilewski napisał, tu jest, że boksuje oficjalnie, no to wtedy bym się zdenerwował. Ale tak to wiesz, mówię, okej, zrobili dobrą robotę, bardzo fajnie, dziękuję, walka. Będziemy się koncentrujemy troszeczkę na innej kwestii, tak? Ja teraz też puściłem sobie wagę, dowiedzieć się, że z Jacobsem będę boksował, to ważyłem 77 kg, tak? Przed tą informacją teraz waży 80-81, a więc od razu puściliśmy tą wagę, tak zdrowo puściliśmy tą wagę, żeby naładować te mięśnie, żeby nie był taki szczurek, a więc tak jak mówię, no w dniu walki, no na walce, na wadze, ja już byłem zawodnikiem średnim, dużym zawodnikiem średnim. Na pewno Jacobs nie jest większy ode mnie, po koło niego stałem. No ja słyszałem, i na pewno nie będzie cięższy ode mnie. No właśnie, że to wcale nie będzie takiej dużej dysproporcji, nie. Jak to niektórzy gdzieś tam pisali. Znaczy dysproporcja, jeżeli to będzie na moją korzyść, a więc zacznijmy od tego. Bo tak jak mówię, ja byłem koło tego Jacobsa, stałem koło Jacobsa. I w szoku powiem, że jest powietrze niższy i taki drobniutki, tak, natomiast to było przed walką. Jest duży, nawadnia się, ale oczywiście... 33, ma 29 kg. No, to jest dobry zawodnik, no, wielki kozak tak naprawdę, więc, no tak jak mówię, trzeba być, będzie silny, będzie kozak, no, czy z kozakiem po prostu. I trzeba być przygotowany na wszystko, tak, natomiast jeżeli chodzi o gabaryty, też czytam to wszystko, mi się za głowę opaję, mówię, no co o czym w ogóle mówicie, żadne gabaryty nie będą mieli, nie ma żadnego wpływu, gabaryty nie będą mieli na tą walkę, bo ja będę duży, on będzie duży, ale ja będę na pewno większy w dniu walki.